Siemka, z tej strony Kaktus, a dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o powrocie Travisa Scotta do sklepu Fortnite. Jednak jeszcze przed pamiętajcie o łapce w górze i subie z dzwonem, bo lecimy po 3000. A teraz zapraszam was już do oglądania. Okej, jeszcze przed filmem to napisz w komentarzu Travis, a przytnę ci serduszko. Wczoraj jeden z moich widzów w prywatnej wiadomości na Instagramie wysłał mi takiego oto screenshota, na którym możemy dostrzec napis, że Travis Scott oficjalnie powraca do sklepu Fortnite 29 lutego. Jednak dzisiaj powiemy sobie, czy jest aby na pewno to prawda oraz kiedy Travis Scott powróci. Na pierwszy rzut oka wydaje się to skam, ale nie do końca, ponieważ w tym roku 2022 jest tylko 28 dni lutego, natomiast w przyszłym roku 2023 jest już natomiast 29, więc najprawdopodobniej powróci on wtedy. Ale możliwe też jest to, że leaker się pomylił i miał na myśli ostatni dzień lutego. Więc jest jeszcze minimalna szansa na to, że Travis powróci 28 lutego 2022 roku albo dzień później 1 marca. Myślę, że społeczność na pewno by się ucieszyła z powrotu Travisa, a ty napisz koniecznie w komentarzu. I to byłby już koniec tego filmu. Zostaw suba z dzwonem, ponieważ lecimy po 3000. A ja już się z wami żegnam i trzymajcie się, siemanko.